jesteśmy w Ostroniu i odpoczywamy. I też wdychamy jod, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale jod wytwarza się z czółsteczek, wody, z morza. Losek, bingo! Właśnie, to jest tak, jak się ma psa, to była ciekawostka. Jesteśmy teraz na takim pięknym wejściu i Morze Bałtyckie wygląda jak na Malediwach. Co chcesz opowiedzieć? Chcę opowiedzieć o tym, że bardzo się cieszę, że pojechaliśmy w końcu na wakacje, bo bardzo tego potrzebowałem, byłem już przemęczony, zmęczony i myślę, że to mi da taką siłę do tego, żeby zmierzyć się z tym, co mnie czeka. Bardzo dużo się wydarzyło w naszym życiu, w tym odpoczynek jest wojenny dla nas. I to bardzo dobrze wydaje, mimo że jesteśmy na Maledwach, tak na Polskim Morzem albo aż nad Polskim Morzem. Damian? Tak? Za co jesteś wdzięczny? O, jestem wdzięczny za ten zachód słońca, który właśnie oglądamy. Jest niesamowity. W ogóle za to, że mamy taką szansę w życiu i mamy tak dobre życie, że możemy wypoczywać, kiedy inni pracują. To prawda. To jest wspaniałe. No i że możemy doświadczać tej natury i być razem przede wszystkim. Ja też jestem bardzo wdzięczna. W ogóle za życie dzisiaj jestem wdzięczna. Za życie. Tak, za życie ogóle i tak za jego każdy fragment, bo mamy tak dobre życie. Zawsze powtarzamy z Damianem, że mamy tak dobre życie, że nie pomagać innym to byłoby strasznie słabe. Mając zdrowie, szczęście, rodzinę, więc duża, duża wdzięczność za to wszystko. Dziewiąty maja. Dzisiaj jest 9 maja. Jesteśmy nad Morzem Bałtyckim, które wyglądało dzisiaj jak Sardynia. Tak. Turkusowe morze. Do mnie blues, Ringo. Siad, zostań i zaraz rzucimy Ringo, tak? Zdalne światło. Rzucimy Ringo, tak? To będzie do archiwum. Tak właśnie wygląda nagrywanie. Z psem, dokładnie. Mniej więcej tak samo. To co? Co jest dla nas ostatnio ważne? Dla mnie przede wszystkim ostatnio dwie rzeczy są takie ważne, czyli zdrowie i rodzina. Kultywowanie tego zdrowia i rodzina, czyli spędzanie czasu razem. Uważam, że to są takie dwie wartości, które zawsze były u mnie ważne, a teraz są chyba jeszcze ważniejsze.
Natomiast dla mnie ważne jest, podobnie jak dla ciebie, czyli takie zdrowie i rodzina. Trochę zaniedbaliśmy nasze social media. Nawet mocno. Nawet mocno i to był celowy zabieg, bo inne rzeczy w życiu były ważne. I też mamy takie poczucie, że no, robienie social mediów to jest oczywiście praca na pełen etat, ale też są takie sytuacje w życiu, w których też ciężko jest dokumentować każdy krok. I mamy taką naoczną obserwację tego teraz. Niemniej te social media też są dla nas istotne. Są, tylko dla mnie to jest zawsze trudne produkowanie. Typu chciałbym, żeby to było takie szybkie, a to wymaga obróbki, wymaga dodania opisu, wymaga wrzucania. Typu też live'y to jest dla nas też czas. Tak, te półtorej godziny live'a. Wspaniały czas. Tak. Super czas, ale po prostu nasz grafik jest tak napięty, że może powinniśmy wrócić do takich półgodzinnych live'ów albo 15-minutowych. Może 15-minutowe, tak? Wszystko w tym świecie jest takie szybkie, to tak, to nasze live'y też powinny być takie szybkie.